Dzisiaj jest uroczystość podsumowania trzeciej edycji programu Edukacja do Starości – Nawzajem sobie potrzebni. Jest to program realizowany w placówkach oświatowych, a polega on na tym, że seniorzy edukatorzy przychodzą do szkół, przedszkoli i prowadzą zajęcia z dziećmi. Zajęcia były bardzo twórcze. Tak naprawdę seniorzy oferowali na tych zajęciach swoje pasje, swoje zainteresowania, swoje doświadczenie i umiejętności. I często bywało tak, że osoby będące już na emeryturze wykorzystywały właśnie swoją wiedzę, doświadczenie, swoją profesję, którą kiedyś wykonywały. Zajęcia były naprawdę różnego rodzaju. Były to warsztaty kulinarne, warsztaty słowa, warsztaty literackie, muzyczne, wokalne, taneczne, historyczne, również obejmujące historię lokalną, sportowe, zajęcia ruchowe, haftowanie, szydełkowanie, warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, malarskie, także cały spektrum wydarzeń. Jestem tutaj w imieniu pana starosty dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takiej uroczystej gali zakończenia trzeciego już projektu Edukacji dla Starości. Oczywiście jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ jak państwo wiedzą, tych osób starszych będzie nas już w tym ich momencie coraz więcej, więc musimy się trochę z tą starością oswajać. Bardzo się cieszę, że starsi ludzie są już w tej chwili tak bardzo aktywni w tym, co robią, realizują się po pracy zawodowej, mają jeszcze dużo siły i ochoty na to, żeby się spotykać i robić dużo innych fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej projektów dotyczących właśnie seniorów, żeby mogli się wspólnie razem integrować, żeby mogli razem spędzać ten czas, zamiast siedzieć samotnie w domu. Jest to też sposób na tak zwane wykluczenie tych osób starszych, dlatego jest to bardzo ważne, żeby jednak się spotykali i spędzali wspólnie razem czas. A młodych oczywiście uświadomić do tego, że niestety jest to taka rzecz, która dotknie również i nas. Projekt trwał w ubiegłym roku szkolnym. Zaangażowało się w nie aż 14 samorządów, które wchodzą w skład tak zwanej Regionalnej Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się. Projekt tworzą jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład powiatu świdnickiego, powiatu dzierżoniowskiego, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy oraz Fundacja Via Salutis w Wałbrzychu. Projekt nie jest dofinansowany w ogóle żadnymi środkami. Polega on na wolontarystycznym podejściu seniorów. Seniorzy przychodzą w ramach właśnie swojego wolnego czasu do szkół. Nie jest to związane w ogóle z finansowaniem. Jest to taki charakterystyczny projekt, uniwersalny, gdzie nie liczą się dobra materialne, ale człowiek i jego relacje z innymi ludźmi. Seniorzy chcą bardzo służyć swoją radą, swoim doświadczeniem. Dla nich jest to bardzo ważna sprawa. Pokazują, że starość nie jest taka straszna, bo celem projektu jest również uświadomienie młodzieży, że starość to jest naturalna faza w życiu każdego człowieka. Chcemy przeciwdziałać stereotypom starości. Chcemy pokazać, że osoba starsza ma też wiele do zaoferowania i może służyć innym. I że osoby starsze mają takie same potrzeby jak ludzie młodzi, a więc potrzeba miłości, przynależności, rozwoju intelektualnego. Seniorzy z gminy Pieszyce włączyli się w projekt edukacyjny, właśnie ten, w którym mogliśmy wszyscy uczestniczyć, z przedszkola publicznego numer 2 w Pieszycach. Serdecznie im za to dziękujemy. Uczestniczyli u nas w karnawale, jak i my również z dziećmi jeździliśmy do nich, piekliśmy ciasteczka, również oni do nas przychodzili, robiliśmy wspólnie palmy wielkanocne. Naprawdę są bardzo pomocni, weseli, za co im dziękujemy i zapraszamy ponownie do realizacji dalszego tego programu, bo chcemy dalej to kontynuować. Taki projekt ubogaca dzieci i dorosłych, bo pozwala integrować się pokoleniowo. Mam nadzieję, że seniorzy dalej będą się aktywizować do tego projektu i będą dalej brać udział razem z nami w przyszłości. Młodzież, dzieci czasami nie mają tej świadomości, bo żyją tutaj i teraz, że również starość ich dotknie. A sama nazwa projektu mówi edukacja do starości, także starzejemy się już od urodzenia i każdego nas ten etap czeka w życiu i trzeba właśnie robić wszystko, żeby ta współpraca międzypokoleniowa była jak najlepsza. W projekcie
uczestniczyło 52 placówki oświatowe, 28 z powiatu świdnickiego i 24 z powiatu dzierżoniowskiego. To już trzecia edycja. Chciałabym jeszcze podkreślić, że inicjatorką tego programu w naszym regionie jest pani Krystyna, świętej pamięci Krystyna Lasek, która była wieloletnią dyrektor Świdnickiej Szkoły Medycznej, założycielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przystępując do tego projektu, bazowaliśmy na projekcie realizowanym we Wrocławiu, który się nazywa Miasto Pokoleń, a jego autorem była pani dr Walentyna Wnuk, znana i szanowana gerontolog, andragog, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i również szefowa pierwszego uniwersytetu we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim. Zapraszamy oczywiście seniorów, żeby też tworzyli taką bazę naszych seniorów, edukatorów, żeby mogli służyć dzieciom, młodzieży i szkołom.